Tamek Jerozzek, Doradca TV, i jak już sugeruję, wykres za moimi plecami będzie to krótki filmik typowo dla inwestorów. Chciałem wam pokazać spekulację sprzed dwóch tygodni, a właściwie jej efekty na upadającym Deutsche Banku, który przecież jeszcze dwa tygodnie temu, zdaniem mediów, miał bardzo, bardzo poważne problemy. Jak jest teraz, jak udała się spekulacja i jak przede wszystkim zabezpieczyć potencjalne ryzyko. O tym za momencik. Tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka o upadku Deutsche Banku, potencjalnym oczywiście, takim głoszonym przez media, oczywiście odsyłam jeszcze do obejrzenia tych kilku minut, ale w dużym uproszczeniu. Około dwóch tygodni temu kupowałem akcję Deutsche Banku. Dokładnie akcje syntetyczne, o tym z reguły jest też napisane pod wideo. Kupowałem Deutsche Bank po 10,7 euro. Dzisiaj, w momencie tego nagrania. Jest to cena 12,5 euro, co by oznaczało, że około 13-14% można by teraz dosłownie kliknąć i wyjąć z rynku zysków w dwa tygodnie. Generalnie nie jest źle, ale nie po to była spekulacja, żeby w tym momencie zadowalać się kilkunastoma procentami. Spekulacja tego typu ma to do siebie, że ja. Liczę się z dużym ryzykiem, co też zaraz Wam pokażę, ale liczę się przede wszystkim na to, że jeśli się spekulacja uda, to zyski też będą ponadprzeciętne. Najpierw zobaczmy sobie, co się w ogóle wydarzyło na wykresie. Mam nadzieję, że będzie to tutaj dobrze widać. Ja kupowałem na samym dole, przy 10,7. Może precyzyjniej, nie na samym dole, bo gdybym miał zlecenie zabezpieczające trochę poniżej, to już w tym momencie nie byłoby mnie na rynku. Ja tam stop lossa nie ustawiałem, licząc na to, że niedługo przyjdzie pomoc, czy to ze strony USA, czy Angeli Merkel. Czysta spekulacja. Kilka dni później, bo w miniony piątek, jedna sesja, która miała rozpiętość prawie 17%. Takie rzeczy zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Najpierw akcje tąpnęły o kolejnych 9%, więc tak naprawdę już byłem właściwie około 10% w plecy, ale że nie miałem stop lossa, cały czas byłem na rynku. I tego samego dnia z poziomu najpierw minus 9% wyszedł na nie tylko poziom podstawowy, od którego zaczynał notowania, ale jeszcze poszedł w górę i tutaj urosł o 17%. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i właśnie w tego typu spekulacjach mogą oznaczać tak zwanego game changera, czyli taki moment na rynku, który faktycznie totalnie zmienia sytuację. Trzymam za to kciuki, ale oczywiście mogę to powiedzieć dopiero, kiedy to już stanie się historią, czyli może za kilka tygodni, może za kilka miesięcy. Ja obstawiam ten wariant, że Deutsche Bank będzie jak najbardziej uratowany. Nie ma wcale aż takich problemów, jak pokazują tutaj media, i nikt po prostu nie doprowadzi do aż takiej eskalacji kryzysu. To jest moja spekulacja i co Wam teraz chciałem pokazać. Jeśli w tym momencie cena jest tutaj, tutaj już spadła do 12,4, natomiast ja wchodziłem tutaj. To byłoby mi szkoda, gdyby w tym momencie te akcje totalnie tąpnęły i jednak nie mam racji, spekulacja się nie udała, straciłem połowę kasy. Bez sensu, skoro już mam ponad 10% zysków wypracowane. I tutaj dochodzimy do pewnego momentu. Częściej używają tego traderzy, a moim zdaniem powinni używać tego także inwestorzy dużo spokojniejsi. Mowa o tak zwanym break even, czyli wyjściu transakcji na zero. To znaczy, że moje ryzyko w tym momencie będzie już na poziomie zero, jak tylko ustawię stop lossa. Stop loss, czyli zlecenie zabezpieczające, to jest zlecenie, które wyrzuci mnie totalnie z rynku, kiedy cena dojdzie do tego momentu. I ja swojego stop lossa chciałbym ustawić tylko nieco powyżej punktu, po którym wchodziłem. Po to, żeby jeszcze chociażby starczyło mi kilka złotych na pokrycie prowizji zakupu akcji syntetycznych. Żeby nie bawić się w przepięcia komputerowe, tu akurat u tego brokera robi się taki numer, że się klika w linię i pojawiają się dodatkowe linie klikam w linię transakcyjną, pojawiają się dwie linie, take profit, czyli kiedy mam zgarnąć zyski i stop loss, kiedy mam zamknąć pozycję, kiedy jest strata. Ja sobie ustawię tylko i wyłącznie stop lossa, to jest niebieska linia i tego stop lossa ja sobie ustawię na poziomie mniej więcej 10,9. Co by oznaczało, że jeśli tak będzie, tak jest, 10 akcji, 10,9, co by mniej więcej oznaczało, że akcje mogą jeszcze spadać ponad 10%. Nie to nie obchodzi w tym momencie, bo wiem, że mogą być duże spekulacje, chociażby z tym, że znowu media coś powiedzą, tąpnie o kilka procent, znowu odbije, bo Angela Merkel coś powie i tak dalej. Więc ja po prostu chcę wyjść tutaj na zero. W tym momencie zainwestowanych jest około 400 zł i wiedziałem jakie miałem ryzyko na początku. Teraz mogę tego ryzyka nie mieć wcale. Więc wróciłem do całkowitego punktu wyjścia. Najgorsze, co się w tym momencie może wydarzyć na takiej spekulacji, to jest to, że tak naprawdę nie zarobiłem nic, a pieniądze po prostu sobie leżały na koncie. Zachęcam do takich sytuacji, bo bardzo często nie zabezpieczamy w ogóle swoich zysków. I to jest to tyle problem, że dużo ciężej jest podjąć decyzję, kiedy w tym momencie mamy już odnotowaną stratę. Ja cały czas nie mówię o tym, że zarobiłem. Ani że straciłem, bo strata i zysk jest dopiero wtedy, kiedy klikniemy kup, sprzedaj. Kiedy jesteśmy już w tej transakcji, jest to potencjalny zysk, potencjalna strata. Dopóki ja nie podejmę teraz decyzji, czy ja się pozbywam tych akcji i na jakim poziomie ja się pozbywam tych akcji, nadal tak naprawdę nie mam zaksięgowanego ani zysku, ani straty. Teraz ubezpieczyłem się na wariant negatywny, czyli jeśli znowu będziemy wracać do dołka, to ja już nie chcę tej spekulacji. Ja wierzę, że ta sesja, która miała 17% rozpiętość, co się naprawdę mega rzadko zdarza, jest tym tak zwanym game changerem. No i oczywiście obstawiam też wariant Hillary Clinton, która nie pozwoli upaść Deutsche Bankowi itd., 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 itd. więc wierzę, że ta nasza Hossa pompowana dosyć czasem sztucznie ale jednak będzie na zachodzie trwać, to jest mój scenariusz jeśli się w tym momencie pomyliłem i ten indeks nie tylko amerykański, nie tylko niemiecki, ale przede wszystkim ten, który tu mnie interesuje, czyli akcje Deutsche Banku się wywalał to tak naprawdę ja nic nie straciłem jeśli jest jakiś problem z dźwiękiem, to przepraszam, jest mikrofon, ale mam katar to jest teraz główna przyczyna, tak następne wideo będą już na pewno trochę lepsze a ja chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos Birgera Scheffermeiera, to jest taki e, trader z Niemiec, który żyje tylko i wyłącznie z tradingu, z takich bardzo krótkoterminowych spekulacji. Dla niego kilka dni to jest często już bardzo długa pozycja. I ja spędziłem u niego tydzień na szkoleniu, byłem też kilka razy na seminariach w Polsce. I on nauczył mnie bardzo, bardzo fajnej rzeczy: to znaczy, pokazał właściwie na swoim rachunku, jak to u niego działa. Dajmy na to, że on zawiera 3-4 transakcje dziennie, co w przełożeniu na miesiąc i dwadzieścia parę dni dałoby na przykład 80 transakcji. I w tym momencie większość tych transakcji jest albo na minimalnej stracie, albo na minimalnym zysku. Tak naprawdę ten duży wynik, który potrafi, dzięki temu potrafi się utrzymać tylko i wyłącznie z takiego tradingu, to kilka, dosłownie kilka naprawdę udanych transakcji. Oznacza to tyle, że stara się jak najszybciej wychodzić na tego typu break-even, czyli zapamiętać to, żeby nie stracić pieniędzy. To jest też pierwsza zasada Warrena Buffetta, jak to zabawnie wszyscy mówią, pierwsza zasada nie trać pieniędzy, druga zasada patrz zasada pierwsza. Jest tego bardzo y, prosta przyczyna. Jeśli tracimy pieniądze, tracimy nasz kapitał, to nie jesteśmy w stanie tego po prostu odrobić. Musimy tak, jakby dosypać do tego konta kolejną gotówkę. Jeśli z kolei wychodzimy na zero, mamy kolejną szansę, tym razem y, na zyskowną transakcję. Więc moja transakcja Deutsche Banku, a w zasadzie spekulacja, bo to nadal jest najlepsze słowo, jest na takim poziomie, że nic się nie stało. Albo będzie z tego fajniejszy zysk. Teraz jest to tam w przeliczeniu chyba około 70 zł, których ja teraz nie chcę. Chcę poczekać na więcej. Chcę dać moim zyskom rosnąć. To jest też efekt psychologicznego problemu z naszymi stratami i zyskami. No bo z drugiej strony to takie, wiecie, kilkadziesiąt złotych no z nieba spadło, kliknąłem i jest. Więc natura człowieka każe nam teraz kliknąć i zabrać te pieniądze jako coś co tak naprawdę spadło nam z nieba. I z tym każdy inwestor musi się zmagać, że czasem trzeba dać zyskom rosnąć. Deutsche Bank po cenie, po której ja kupowałem, to jest cena dziesięciokrotnie mniejsza niż maksimum historyczne, więc to jest dołek-dołków. Ja nie przyszedłem w tym momencie na taką transakcję, na taką spekulację, po to, żeby zarobić 5-10%, bo mnie interesuje w tym momencie mała kwota, małe ryzyko, ale potencjał zysków może być dużo większy, a z racji, że to są akcje syntetyczne. Nie obchodzi mnie całkowicie koszt prowadzenia tej pozycji. Tak naprawdę to może jeszcze leżeć rok czy dwa, ale na przykład odrobić 100 lub 200%, jak już niemieckie banki stadą porządnie na nogi. Uf, spekulacji będzie jeszcze ciąg dalszy, a jeśli chcecie więcej materiałów w ogóle o inwestowaniu, czy macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania i oczywiście na dole też znajdziecie przydatne linki, bo już kilka razy dostawałem pytanie, co to w ogóle jest. To są akurat akcje syntetyczne i, i ma je tylko jedyny broker, ale wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj w linku. To akurat instrument, który mi wyjątkowo podpasował. W przypadku takich spekulacji jak Deutsche Bank pozostaje jeszcze zawsze nadzieja, że y, nic się poważnego nie stanie, zanim nie opublikuję tego odcinka, bo właśnie dlatego, zabezpieczam. Zpieczyłem tę transakcję, każda dodatkowa informacja ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Niemiec, czy chociażby wypowiedź pani Angeli Merkel może spowodować to, że to nagranie byłoby totalnie nieaktualne, gdybym go zaraz nie wrzucił. Ciężkie życie spekulanta.